Nawet osoby sympatyzujące z papieżem Franciszkiem zdarza się, że mówią, że jest on świetnym duszpasterzem. Natomiast teologię to nie za bardzo. Więc może postawmy sobie pytanie, co to jest teologia i kto to jest teolog? Teologia zakłada objawienie. Historyczne przede wszystkim przez słowo wcielone, ale, ale w ogóle, no generalnie, Bóg objawia się. I teologia jest refleksją nad objawieniem systematyczną, angażującą rozmaite narzędzia. Także tworzy się nauka, teologia. Jednak Czyli moglibyśmy tak zobaczyć, że od objawienia jakby się oddalamy przez teologię, przez to, że tworzymy pewien system, że używamy innego języka filozoficznego. I można by tak powiedzieć, że ktoś jest tym bardziej teologiem, tym bardziej potrafi stworzyć pewien system myślowy, kiedy na całość składa mu się to wszystko, co wynika z danych objawienia. Jeżeli spojrzymy na teologię w ten sposób, że jest to właśnie systematyczne ujęcie danych objawienia, no to tutaj Franciszka nie ubronimy. On systemu nie tworzy, ani systemu nie, nie broni. Natomiast jeżeli powiemy tak, że teologia jest interpretacją objawienia, takim Wychwyceniem tego, co objawienie ma nam do powiedzenia dziś, to się okaże, że, że jest teologiem. Więc z punktu widzenia systemu, to, to można powiedzieć to w ten sposób, właśnie jak to się mówi: że, że to się nie składa w jakąś zgrabną całość to, co Franciszek mówi, ale. Co jest punktem wyjścia? No i dojścia też właściwie, o jedno i drugie musimy pytać. Dla Franciszka nie jest tak, że jest system, i jest pewna myśl, pewna konstrukcja teologiczna, myślowa. No, i teraz w tę konstrukcję włączmy wszystkie poszczególne przypadki, ludzi, sytuacje, czasy. Jak to, co jest, możemy zinterpretować w świetle tego systemu. Tylko jest odwrotnie. Sytuacja, człowiek, zwłaszcza w trudnej sytuacji, człowiek, któremu należy głosić Ewangelię, sytuacja kościoła, dzisiejszy świat, wyzwania świata. To jest punkt wyjścia, na który mamy znaleźć odpowiedź w objawieniu. Jeżeli bierzemy pod uwagę rozmaite punkty, sytuacje, wyzwania, gdzie potrzebna jest odpowiedź teologiczna, czyli jak objawienie nam tę sytuację interpretuje, to z tych różnych odpowiedzi. Na razie żaden nowy system się nie tworzy. One robią wrażenie takich oderwanych. Ale to jest też taka nowa myśl Franciszka, że my jesteśmy od inicjacji, od inicjowania procesów. Że Królestwo Boże to jest zaszczyt. I my mamy siać, mamy właśnie coś zaczynać. Słowo Boże, które mamy od którego treść mamy odkrywać, jest nie tylko, zawiera nie tylko treść, ale zawiera moc. A więc to, co my mamy zrobić, to jest pozwolić, by ta moc zadziałała siać. Natomiast nie jesteśmy kontrolerami wzrastania, nie, nie panujemy nad procesem wzrostu. Posiać i pozwolić, by słowo broniło się mocą słowa. To są słowa z konstytucji dość o kościele ostatniego soboru. A więc widzimy właśnie taką kontynuację, konsekwencję nauczania soborowego, a nie zerwanie. No więc jedno to jest właśnie to, że co jest punktem wyjścia i co przynosi Ewangelia. Czy refleksja teologiczna tej konkretnej sytuacji, że nie od systemu i co zrobić, zwłaszcza z tymi brzegowymi sytuacjami trudnymi, tylko bierzemy pod uwagę sytuacje i może szczególnie te trudne przypadki, trudne sytuacje, i tu wnosimy refleksję teologiczną i moc słowa, i przede wszystkim miłość Bożą objawioną w czynach. Ludzkich w człowieku. A więc tu widzimy też i Kościół jako posłany. Właśnie ten, nie ten Kościół, który wiekim jest i broni samoświadomości, ale Kościół, który lepiej jak jest poraniony, zmęczony i jest tym szpitalem polowym, bo jest właśnie tam, gdzie powinien być. To jest te słowa o szpitalu polowym, to jest też teologia. Na temat kościoła. To nie, to nie jest no, zostawmy teologię, a zajmijmy się człowiekiem, który cierpi. Tylko, że to, to właśnie, że od tego człowieka zaczynamy, w tym jest jakaś wizja kościoła, którą mamy przecież odczytać. Dalej związek między misyjnością a, a nauczaniem. Uczeń jest jednocześnie misjonarzem. Misjonarz musi pozostać uczniem. Idźcie i głoście. To przyjąć depozyt wiary, jest jednocześnie głosić. Znów pewna wizja teologiczna Kościoła, czy każdego chrześcijanina, który nie może być inny jak właśnie taki uczeń i misjonarz, że to jest pełnia powołania, które przyjmują rozmaite formy, ale każde powołanie zawiera właśnie jedno i drugie, to być uczniem i misjonarzem. W tym kryje się też stosunek do świata. Czy nauczanie Kościoła rozumiemy w ten sposób, że tu jest pełnia tego, co człowiek powinien wiedzieć. I nasz stosunek do świata to jest głosić jeżeli świat nie słucha, to jakoś udoskonalać metody głoszenia, żeby wreszcie usłyszeli? Czy też całość świata, nie tylko Kościół jest w rękach Pana Boga i Kościół głoszący, nauczający, który wie, że nie ma takiej obietnicy Pana Boga, że On będzie działał tylko w Kościele? Że od świata można dużo się nauczyć, że te ziarna prawdy są rozsiane po świecie. To nie, to nie Franciszkowe słowa, tylko świętego Justyna, a więc już Drugi Wiek. Że są dzieła Ducha Świętego poza Kościołem, że mamy odkryć obecność Ducha, pokazać, że to dzieło jest dziełem Ducha Bożego i w ten sposób prowadzić do wiary. A nie mówić to, to jest nic nie warte, dopóki ducha nie przyjmiecie. Dużo e, papież Franciszek mówi o, o światowości, o tym, że Kościół ma się bronić przed światowością, że ludzie Kościoła mają się przed nią bronić, czyli pe, przed pewnym sposobem myślenia, e, przed takim pozwoleniem na to, by to, co światowe nas uwiodło. Ale to nie znaczy, że ma negatywną wizję świata że świata nie trzeba słuchać, że, że dialog nie jest ważny. bo my wiemy co mówić, więc tylko monolog stosujemy. Właśnie dialog jako punkt wyjścia. dialog jako sposób odkrywania prawdy. bo zarówno przez dochodzenie do tego jakie są dzisiaj problemy i jakiej prawdy szukamy w znaczeniu Jakie odpowiedzi na jakie pytania, ale też w dialogu krystalizuje się moje myślenie. Nie przez to, że znajduję argumenty przeciwko mojemu rozmówcy, ale klaruje się moja myśl. Dialog jest punktem wyjścia do, do teologii, do, do myśli nad objawieniem. Więc to jest nie tylko tak, że przyjmuję objawienie jako łaskę przekształcam to na ludzkie mówienie i głos, Bo tam też jest Pan Bóg. Słucham świata, bo Pan Bóg chce mi przez świat też coś powiedzieć. I w tym spotkaniu tworzy się teologia myśli i uczeń, misjonarz odkrywa, co tak naprawdę ma do oferowania światu. Jeżeli tak zobaczymy, że Duch Święty nie zamknął się Kościele, to możemy też mieć kłopoty z takim wyraźnym określeniem granic. Ale to jest też teologia Soboru Watykańskiego II, gdzie jest mowa o różnych kręgach przynależności do ludu Bożego, a nie takim zdecydowanym, czarno-białym, zero-jedynkowym: należy do kościoła, nie należy do kościoła. Sianie, które ma być skierowane dla wszystkich. I jeżeli z tego siania wyniknie to, że człowiek zrobi jeden krok, choćby jeden krok w dobrym kierunku, to to już ma swoje znaczenie. Że nie tylko tam jest siane słowo, gdzie jest szansa na to, żeby kogoś tak w pełni przez wszystkie warunki jakiegoś wymaga, włączyć kogoś do. Do życia Kościoła. Nawet jeżeli on nie będzie w pełni włączony, Słowo Boże też w nim w jakiś sposób działa, jakiś proces się zaczął. A więc i wizja Kościoła, która jest, która w związku z tym, ponieważ jest wizją, więc jest pełną teologią, w której nie jest tak istotne określić dokładne granice, określić to należy czy, czy nie należy. Słuchajmy albo zwłaszcza czytajmy papieża Franciszka pod tym kątem. Jakie nowe spojrzenie nam daje, jaka myśl w tym się kryje, w jaki sposób daje się prowadzić? Nie jest on papieżem, który podaje odpowiedzi. Przez to jest teologiem, że, że tworzy pewien system, że daje odpowiedź na każde wyzwanie, że ma Daje tak poukładane wszystkie prawdy, przez to jest teologiem, że ukazuje nowe inspiracje, nowe kierunki, mówi o tym, że trzeba rozeznawać i trzeba towarzyszyć. I ten, który rozeznaje, nie jest gorszym teologiem, bo on dopiero rozeznaje, a nie potrafi nazwać i usystematyzować. Jest dobrym teologiem, przez to, że rozpoznaje Boże Towarzyszenie, obecność ducha potrafi tę konkretną sytuację zinterpretować jako objawienie Bożego Zbawienia, Bożego działania i jako wyzwanie wobec człowieka, jakie w tej sytuacji stoi.